Dzięki Dominik za ufundowanie voucheru Patrykowi. Patryk z Wejherowa, często na rybach? O, bardzo. No i dobra, słuchajcie, lecimy dzisiaj na Władkowego sandacza. Będzie się działo. Okej, okay, mamy nagrody na sandacza. Mam nadzieję, że ktoś się zgarnie. Wszyscy zgarną, no bo będą losowane. Tada! Jak ślicie, to nagrody dla nas? Tada. Jak tak wylosujecie? Lecimy do portu. Tak, jesteśmy w porcie. Hip, hip, hura. Ale na Ukrain. Już jest zimno, ludzie kochani. Jest strasznie zimno, a co będzie później? Minus 2, zaczynamy. Koniec zakazu spinningu portowego, to jest też uwielbiam. Dzisiaj mamy naprawdę w porcie bardzo duży ruch, rozładunek. Cześć chłopaki. Prawie 100 zawodników. I dziewczyny, patrz, no normalnie. Sorry, wielkie od razu tutaj. Chylę czoło, bo mamy faktycznie na zawodach 3 dziewczyny są. No i jeszcze mamy, oprócz 3 dziewczyn, mamy jeszcze, słuchajcie kochani, ponad 90 zawodników, więc naprawdę bardzo dużo. A zobaczcie, w porcie we Władysławowie się cały czas coś dzieje. Tutaj mamy rozładunek, załadunek, o, uciekam, uciekam, uciekam. Bo faktycznie dzieje się, dzieje, dzieje, dzieje. W sumie to nie powinienem pewnie tutaj być, nie? W tym miejscu. No ale słuchajcie, zaczynamy te zawody, naprawdę bardzo fajna sprawa. Szprotek, jak widzicie, mamy na potęgę, natomiast dowiedziałem się też parę rzeczy odnośnie... Tak, tutaj! Oni się tutaj schowali, zobaczcie, co oni tu robią. Oni tutaj mają te atraktory, gdzie ty miałeś ten atraktor w podbieraku? Ja już mówiłem. Tam jest. To jest tajemnica. Takiego zooma zrobimy, pyk, proszę bardzo. Nie pokażemy. Nie, nie, nie ma co pokazywać. Tutaj, o, tajne przynęty, zobaczcie. No. Fajne przez poufne. Tak. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o te dorsze, bo o dorszach chciałem wam powiedzieć, no bo ekipa ta, która bada populację dorsza, spłynęła ostatnio, chyba z 4 punktów, no i ponoć tragedia jest. Ponoć jest tragedia, złowili bardzo mało dorszy, w zasadzie tylko tyle, żeby no zrobić te swoje badania, no i nie wygląda to ciekawie. Młodzież też łowi. I co powiesz, co dzisiaj łowisz? O! No pewnie to, co się tutaj łowi, no. Czyli sandacza chcesz złowić? No. Wędziską Big Slate od Mikado, bardzo fajne, natomiast chyba teraz bardziej okoń. Co? Ja wiem. No to podpytamy tatę. No i jak? No myślisz, że co? Że okoń chyba na początek, co? Od razu za sandaczem? Żeby ryba. Wiesz co, okoń, okoń flądra. Za sandaczem popróbujemy później. Dokładnie. I to jest dobry myk. Lecimy dalej, póki jest jasno. Ciebie nie będziemy nagrywać, bo masz fajkę, nie? To tak, nie dla młodzieży taki przykład, natomiast mamy tutaj wujka skanie, wujek, taki kawał drogi. Po co? Powiedz chłopie, chłopie, po co w zeszłym roku nic tutaj nikt nie złowił? No po to, żeby ciebie zobaczyć, ja nie wiem, po to, żeby ryby łapać. Od ryby to, od łapania ryb to jest sklep. Była flonderka, patrz, 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 jaki łeb, jak sklep. No, no. To ty ją złowiłeś? No to kurczę, słuchaj, słuchaj, ja się w ogóle tak nastawiłem dzisiaj na okonia, zobaczcie, taki drop shotik delikatny. To chyba dobry pomysł, co? Ja niestety tak samo. No, i słuchajcie. Czy nie, ta uwaga? Jak, mareczka. No. A i to zobaczcie, zobaczcie, jak to... Tak jest, i zobaczcie, admirały stoją, to już o tym wam mówiłem, zakaz dorszowy na kolejne 2 lata. Słaby temat, ale słuchajcie, nie będziemy dzisiaj... Może o tym będziemy... Łzy w oczach, dokładnie, będziemy gadać o tych sandaczach. Mam nadzieję, że sandacze będą. Będą sandacze? Ja liczę, że będzie. Będzie, nie? I pozamiata. Pozamiata? Pozamiata. Czyli takie, no, pierwsze 3 miejsca każe z sandaczem. Powiem tak, może ten jeden właśnie będzie miał, bo ten jeden znajdzie klucz. Albo będzie miał mega szczęście i przywali sandacza w głowę, wiecie, nie? Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę inna strategia, ponieważ spróbujemy wyłuskać na dropshota flądrę z tego głównego piersu, idziemy właśnie tam. Widzimy, że tam troszeczkę ludzi też już jest, więc też wpadli na ten cudowny pomysł. No zobaczymy. Tutaj jak na razie wolne miejscóweczki. Józek, powiedz mi, jak ty czujesz, to ty musisz mieć czucie normalnie na tej wędce wszystko, co? Każde dno, no, jak... Każde dno, każde branie to trzeba czuć, bo tak... Ale masz wyczulone te zmysły, podejrzewam, nie? A ja myślę, że ktoś łowi tego, to jest wyczulony na brania, no bo zawsze czeka się na to, tak? No, 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 no. Chociaż zależy, no nieraz ryba tak delikatnie weźmie, że...
Aha. Że ciężko jest wyszyć nawet i na wędce, nie? No bo Józek i na surfa z nami łowi i tutaj teraz zobaczcie na sondacza. Mamy obok kolegę Józka. No i słuchaj, ty tak, ja widzę, że wy macie dobrą strategię, wieczny opiekun, żeby tu flonderkę załapać, nie? No będziemy próbować o konia przede wszystkim. Aha. Jeszcze póki jest jasno, dlatego próbujemy. No i jak się ściemni, to co? Wtedy na sandacza się przyzwyczaić. Na sandacza. No i dalej o konia, chociaż to jest małe szanse, wiadomo, na o konia się ściemni, ale trzeba próbować, no. Pewnie. Józka to wszyscy podziwiają, jak on to daje radę wszystko sam. Mirek lajtowo. Witamy miłośnika specjali. Tak, mamy to na film. I co powiesz? Coś ci zdobyło, ale wędkę? Wędkę zobaczcie, rekord Guinnessa, proszę bardzo. Tak jest. Flonderka, co? Mirku, w tym miejscu tylko. Liczymy na to. Koledzy byli tydzień temu z koła, to mieli tu po 30, po 25. Ale to nie na spinnik, nie? Na spinnik nie, to już był śledzik, przynęta. Mhm. Martwa. Żeby chociaż o konia złowić. Miałem jedno branie, ale żebym umiał łowić, to bym złowił, nie? No kurczę, zobacz. To jest motława. To szczątki motławy zostały. No właśnie, a na motławie coś tam wyście złowili, nie? A co ty, same te krótkie? Tam no. Nie było nic. My tam pojechaliśmy. Na tą pływającą, nie? Tą, no. Ten hotel pływający. Tak, nie? Tak, tak. Tam tak. Już pokazywał na filmie, ale tam syfu tyle, że. I tam dużo ludzi też, nie? No jest dużo, nie? No myśmy tam tego dnia nie poszli tam, chodzi o motławę i hotelik na wodzie. Bo ostatnio to tam jest jakaś masakra, tam Pink Perch łowi i słuchajcie, no ja już to mówiłem, że Pink Perch przestań kręcić filmy z tego miejsca, bo tam jest masakracja. Jesteś kolega, zaraz zobaczymy, czy na katanę łowi. Cześć, nie. Nie tym ale razem. Tam leży, tam tak. Dwie. Nieśmiertelna wędka. I co, też flądra. Flądra, na początek flądra. Zobaczymy, czy jest. Ale wygląda na to, że nie ma. Nie ma, nie ma. No ja tutaj czekam, póki. Słuchajcie, póki jest widno, to bym chciał jakąś rybę złowić. A tu mamy, zobacz, ma nawet walkie-talkie. Zobaczcie, że jak będzie ryba, to wtedy on wszystko wie, nie? Ja wszystko wiem i wszystko powiem. To musimy przy nim stać. No dobra, masz Big Slate. Właśnie identyczną wędkę też miałem na sondacza, ale. A ty teraz tutaj chcesz o konia tym? No taki sandacz, nie? Aha, taki także, sandacz. No nie, raczej nie sądzę, żebyśmy coś pociągnęli. Ale żeby się pobawić, no to warto uderzyć w cokolwiek innego, nie? Mhm. Znaczy się może jak, słuchajcie, zrobi się ciemno, to wtedy może się pojawić ten sandacz. Wtedy, zobaczcie, jest flonderka, ale to złowiona na tak zwanych lokersów. Oni tutaj byli wcześniej przed nami, przed zawodami, teraz są zawody, no i oni to złowili na mięsko. A my będziemy łowić, zobaczcie, metodą spinningową, więc mamy podbite poprzeczkę trochę wyżej. No ale słuchajcie, zawinnego trzeba troszeczkę połowić, więc ja też troszeczkę pozarzucam. Bardzo ładnie, leci, hoho. Część wędkarzy twierdzi, że jak przypływa jednostka, to się delikatnie ten muł podnosi z dna i wtedy rybki potrafią zaatakować, więc no zobaczymy, czy to jest prawda. Natomiast trzeba pamiętać na pewno, że tutaj jest dosyć głęboko i nie wiem, czy tutaj ten ruch wywołany przez tą śrubę okrętową, czy tutaj coś no daje w ogóle, czy to po prostu tylko tak my się łudzimy, że to coś daje. No na razie poza niewymiarowymi okoniami jest zero. Zero. I to dobrze, i tego się trzymajmy, wiecie, bo ja muszę tutaj rozdziewiczyć ten oto duży ten podbierak. No i to tylko na dużej rybie może być, nie? Dokładnie. Inaczej wstyd. Ja, jak najbardziej, ale bądźmy optymistami, łupmy dalej. Myślę, że wyniki będą dzisiaj. Zobacz, jakie okoliczności przyrody, zobacz, patrz, no wiatru pięknie, nie ma. Pięknie jest, dzisiaj jest naprawdę pięknie. Pogoda jest wymarzona. Nawet jak nie będzie ryby, to myślę, że będziemy mieli wspaniałe wspomnienia. Żalu nie będzie, na pewno nie. Żalu nie będzie, jak nie będzie ryby. Spotkaliśmy się po zimie, każdy spragniony tego, żeby się spotkać. I o to w tym wszystkim chodzi.
Fishing skills i macie po... Po koniu małym ponoć. Tak, mamy małego konka dzisiaj, po jednym. I się zmieścił w ten podbierak? Prawie, nie podbierałem. 10 centów fakt. 4 cale powiedzmy, no tak. 4 cale, kurczę, ale naprawdę podbierak robi robotę, słuchajcie. To już jest na taki, na Big Fish, no na drugiego, nie? Dokładnie, nie. No. Foka? No, to tam też, może to próbował foka, ja tam widziałem foka. No to tutaj nie będzie, sandacza. No ale słyszeliście ten plusk, nie? To tutaj właśnie tutaj się spławiła bardzo sympatyczna foka. Kolejny mały sandacz. Dziesiąta ryba, panowie! No zobaczcie, kurczę, jak na Motławie małe sandacze, nie? Drugi sandacz. To może będą, słuchaj, większe, jak są takie małe, co? Piękne. Uuu, ale zobaczcie, to mam rekord świata. Nie, sandacz. No i mamy młodzież. Gawryś, skąd jesteś? Darszlubia. Darszlubia, no i co, i tak z tatą dzisiaj? No. No, widzicie, macie taką, takiego potwora dużego. To jest większe, słuchajcie, niż ten sandacz, który ja złowiłem. No i teraz się przezbrajacie, coś takiego mniejszego. Kombinujemy jakieś tutaj, coś, zobaczymy. Aha. Tam jest Adam. Adam dłubie cały czas na potęgę te małe sondacze. Ja zrobiłem jednego i podziękowałem. No a on tutaj ciśnie. Chyba ma już 14. I co? I okoń! 17 okoń. 17 okoń. No dobra, ale słuchaj, czy to ma sens? Słuchaj, myślisz? To jest dobra strategia? Zobaczymy na podium. To zobaczymy go na podium. Okej, to idziemy w inne miejsce chyba. W porcie, słuchajcie, rzadko kiedy jest tyle ludzi. A dzisiaj jest. Tak, on tutaj chowa bociana. Bociana. Bociana, nie ma bociana. No, to nie są ma. Ryby do miary. Do miary, do tak. Miary. To na wagę chyba bardziej, to by co tam ryby dało. Ryby do miary. Tak. Adam, on ma taką przynętę, jak ty ryby łowisz. Poczekaj, nie przynęta ważna, ale strategia. Hej, hello. Inazuma Pro Zander, przeszacowany kijek. 22 gramy, ale to nie jest 22 gramy. To jest 30 gramów. Tu trzeba uważać, czy coś wyjedzie nam. No i daliśmy radę. W ogóle tu się bardzo dużo dzieje dzisiaj w tym porcie. Pełno szprotek. No dobra, słuchajcie, sytuacja wygląda tak. Idę ostatni raz wymienić kij. Z powrotem na Kongera Street Air. Tylko wcześniej miałem tam drop shota. Spróbujemy teraz może troszeczkę inaczej, może na Czebureszkę. No i to będzie, słuchajcie, chyba ostatnia wymiana metody dzisiaj. Z tego względu, że się nic nie dzieje, słuchajcie. Tak jak chodzę po tym porcie i się wszystkich pytam, to ogólnie jest jedna wielka masakra. Faktycznie są małe rybki, natomiast nikt nie złowił takiego sandacza, powiedzmy, 40. Słabiutko ja to widzę dzisiaj. Słuchajcie, chyba sobie nie połowimy, natomiast ja się przezbroję z powrotem w Conger Street Air. Spróbujemy teraz troszeczkę na Czebureszkę połowić. Dzięki wielkie za muszki oczywiście, bo słuchajcie, co ja bym bez was zrobił. No ale zobaczcie, jeden statek przypływa, drugi odpływa, gdzie tam? Drugi przypływa. Nie jest tylko brać na łososia, tylko powiem wam szczerze, z łososiem ostatnimi czasy też ciężko. Rozmawiałem z kilkoma ludźmi, którzy pływają na łososie komercyjnie. No i tak mówią, że tak słabiutko, czyli wychodziłoby, że zobaczcie, troć łosoś w tym roku marnie. No dobra, słuchajcie, zrobimy im wjazd na chatę, nie? Restauracja w porcie i chyba większość zawodników tutaj przyszła. Co to jest? Tu jest giełda sprzętu normalnie, nie? Niebieskie przynęty i w ogóle tam pod śledzia, pod tego. Człowieku, wyglądu dzisiaj wydałem tyle hajsu na niebieskie przynęty. Co tu się dzieje?
Zawody są przecież. Są, są, ale zjeść też trzeba. Taktyka, bawimy następny raz. Mamy taktykę w ogóle i na połowie. Tylko, że tu jest ciepło, tu jest ciepło. I przepraszamy za wszystko, ale no, tak wyszło i... Tu jest jedyna, Michał, tu jest jedyna ryba w kuchni. Ale słuchajcie, nazwa czego, tak żebym się widział, nazwa tej restauracji to jest w porcie, nie? Tak, więc no to się zdarza, zobaczmy, w porcie. Więc jakby co, to jesteście w porcie, nie? I ryby też są. Ryby też są. Tak, większe niż my łowimy, nie? Oj, nawet Andrzej jest. A u ciebie? Nie, nie. Taki mały przykup z porcie. Ja przyszedłem zobaczyć, co tu się dzieje. O, cześć panie Michale. Widzę, masakra, co wy tu grzeje. Robicie? Widzę, że całe zawody się tu przyniosły. Wszyscy się grzeją, wszyscy się grzeją. Jest potwornie zimno. Widzisz, herbatka z cytrynką. Ty. Grzeje jak należy. No i zobaczcie, w porcie, w restauracji w porcie znalazłem też naszego sędzie główny dzisiaj, nie? Ja? Chyba tak. Podobno tak twierdzą wszyscy. No to słuchaj, jak to właśnie wygląda? Bo tu chyba najwięcej ryby, to słuchajcie, jest przy wyładunkowym, bo tam jest dużo sprotki. Widzieliśmy to? I tam jest kuchnia. No to i co? No tak, to chyba dobrze. Znaczy no, ryby są niewymiarowe. No, Adam jest takim... No Adam cały czas tam dłubie, tak, no ja tam też dłubałem i on myśli, że złowi dzisiaj okonia. Znaczy on złowił okonia, nawet 20 tam. Ale 20, wymiarowego w końcu. No właśnie, no na razie niewymiarowe, jakieś sądeczki tam usiadają tylko. No. Ja idę na jakieś postułki. W ogóle ktoś rzucił takie hasło, słuchajcie, żeby nie nazywać tego, że to jest władkowy sandacz, tylko spotkanie integracyjne w nawiasie przyłów sandacz. To jest inaczej, to jest, wiesz jak to jest? No. To nie jest sandacz, to jest sprawdzenie, czy możemy wietrzyć sandacza, znaleźć sandacza. Badanie no. Sandaczowe tak zwane. Sprawdzenie wędzic. Dobra, lecimy dalej, słuchajcie. Nie tracimy morali, jeszcze godzinę. Byliśmy, zwiedziliśmy restaurację w porcie. Tak jak widzicie, fajnie jest, jest wesoło. Większość ludzi się dziś... O, patrz. Bierzesz udział w zawodach? Co? To masz plądry, no. Jaki ona ma wymiar? No ja się nie wiem. 25. Jest? Tyle? O, przytrzymaj, a ja zwieszę. O, jest, zobacz, prawie 30. 29. No, 20, czekaj, no tak jakby tak. No 29 ma. 28,5, tu jest 29. Dobra, 28,5, kartka zawodnicza. Już szukam tego. Normalnie szoki, to jego pierwsza flądra. Pierwsza flądra. Mogę się udowodnić? Ale zobacz, tak. Ale kurczę, kolega. Zdobał. No i sypu. Wymiarowe ryby będą większe. Ale to kurna na grubo, słuchajcie, aż dwóch sędziów idzie, zobaczcie, to będzie kumulacja. Co tam idziemy? Dobra. No chodź, chodź, też coś zmierzysz, a nie ty ja cały. Mierzyłem już. Co ty mierzyłeś? No tam zapindalałem. No no, faktycznie. I co? Tam i jaka jest flądra? 25,1. No to turka z rozrywki, taka sama. To tutaj mamy, zobacz, tu mamy dwie duże już. Ale bydle. Tam bydle, nie bydle, ale wiesz, ale... Gotujemy ogony, ale ze sztywnie od razu widzimy. 29, no. 29. No wiadomo, że płaska, czy to chuda. No to lecz. Tu jeszcze karta. A, jeszcze poszło. To sobie nie dało na to ponad. Gratulacje, co ty masz dwie? No. No. Zobacz, i to ma, i mamy to na kamerze. Wow. Trzy flunderki. Trzy flunderki chyba są, więc jest dobrze. Szybki poczęstunek i zakończ. Taki wojny pisoczek.
numer 76, Szoska Rafał. A mówił taki ładny plecaczek. Tak jest, dokładnie. Podobał mu się plecaczek, wygrał plecaczek. Tak, i mamy to nagrane. Kolejna nagroda, to jest numer 1. Dobra, blaszki, twoje. Takie coś, to. Proszę tak. Bardzo, ładnie. Super, no. Dobra. Pelona na pewno. I, okay. I to są wszystkie składy, które teraz. Normalnie rzutem na taśmę, jak ostatni. Mówiłem, że blaszki są twoje? Tak jest. Macie z tego, zobaczcie live'a, więc nie będę was tutaj katować. Do zobaczenia na debacie. Cześć!